z działaczami Pierwsza agencja prasowa, dużo bardziej z diagnozy na czele z Lechem Wałęsą. W tym momencie widzimy obraz, również słowo pisane. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o możliwość przełożenia cząstki też na media publiczne? No, w przypadku mediów publicznych było zdecydowanie gorzej, bo władze starały się, szczególnie o telewizji, nie dopuszczać Solidarności, czyli dopuszczać to w sposób najczęściej karykaturalny. Zresztą z tego powodu protestowała Solidarność, protestowali dziennikarze, nawet mówiłem, dziennikarze partyjni. Trwała walka o upolitycznienie radia i telewizji. Działacze Solidarności, którzy byli obecni zresztą, uczestniczyli w posiedzeniach kierownictwa radia. Tutaj przytoczę pierwszy komunikat Krajowej Komisji Koordynacyjnej Radio Telewizji 20 października 2008 roku. Zapowiedziała nakierowanie się swoich działań zasadą, cytuję, by radio i telewizja były autentycznymi wyrazicielami całej opinii publicznej, a nie tylko poglądów partii politycznych i rządu. I oto Solidarność nauczyła do grudnia 81 roku zdecydowanie mniejszymi sukcesami niż w przypadku prasy. Stąd też oczywiście tworzenie własnego radia i własnej telewizji. Cóż, widzimy, że z jednej strony czas zupełnie inaczej końca życia, szczególnie jeśli chodzi o media, a jednocześnie bardzo intensywne informowanie, przekaz informacji tak ważnym dla Solidarności. Myślę, że będziemy jeszcze wracać w audycji Pamiętaj to Solidarność do tego problemu informowania. A dzisiaj to czas dobiega końca naszego spotkania. Bardzo dziękuję panie doktorze za obecność. Dziękuję bardzo. Przypominam moim państwu. Na odpowiedni adres, ale jak już będzie na ten odpowiedni adres wysłany, to nie może unikać. Więc tutaj nie ma wątpliwości, że może być przesłuchiwany w charakterze świadka, podejrzanego, skarżonego, jak sobie tam sprawa się będzie toczyć. Panie ambasadorze, ale można sobie wyobrazić sytuację, że w ramach wykonywanych funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej Donald Tusk mógłby się uchylać na skutek pełnionych obowiązków. No mógłby powiedzieć, że nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje, nie pasuje. I czy to tak można mówić, że nie pasuje w nieskończoność, co de facto skutkowałoby brakiem czynności procesowych ewentualnych, które powinny być kontynuowane w takiej czy innej sprawie. To się nazywa w sprawie uchylanie się od stawienia i wtedy sąd lub prokuratura lub też sąd na wniosek prokuratury po prostu wystawia, no nazwijmy rzecz po imieniu, po prostu list gończy za takim delikwentem. Jeżeli on się uchyla, tak ewidentnie, no na przykład przyjeżdża do Polski na wakacje, jeździ pendolino, organizuje huczne tam spotkania w Warszawie, na dworcu i tak dalej, ale na pójście do prokuratury nie ma czasu. I tak dalej, no prawda, no to wtedy jest po prostu uchylanie się od stalinictwa i są na to różnego typu. Ja nie sądzę, że jednak jakieś opamiętanie, to znaczy no, ktoś kto się uchyla notorycznie i długo, no to też to już jest pewna, on swoją sytuację procesową pogarsza, no bo ktoś, kto nie ma nic do ukrycia, no to raz, drugi może powiedzieć, miałem obowiązki tam zasłonić się, no ale nie może w nieskończoność, prawda, nie może w nieskończoność. Poza tym jest też coś takiego, taka instytucja bardzo ciekawa, no bo to jest dla, właśnie bardzo bogate jest prawo karne, czy prawo postępowania karnego. Można przesłuchać podejrzanego na terenie polskiej placówki dyplomatycznej. Są takie przepisy, że prokurator, po prostu organ ścigania, udaje się do miejsca, w tym przypadku, bo to jest Bruksela, i wzywa do polskiej placówki dyplomatycznej, czyli na terenie, właśnie podkreślenie tego elementu państwowości i obywatela, bo jest przesłuchiwany jako obywatel polski, a nie przecież jako urzędnik, więc na terenie placówki to się, teoretycznie można i poza placówką, więc, ale najczęściej to się odbywa na terenie placówki, wzywa się po prostu i na
terenie polskiej placówki dyplomatycznej jest przesłuchiwany. Także tutaj prawo daje ogromną ilość instrumentów i ja myślę, że tu jest raczej gra właśnie pozorów, gra tak mediami, oczywiście pokazanie, że no ja jestem ponad tym wszystkim, ponad prawem, jestem prezydentem Europy i co jeszcze. I tak dalej, i tak dalej, i nic mi nie możecie zrobić. No i cały ten zamęt no, temu służy, żeby pokazać, no są ludzie ponad prawem ich, prawda, nikt tam nic nie dotyczy. No, jeśli idzie, no są no, w stosunku do wspomnianych tych osób objętych immunitetem, prawda, też są procedury. Nawet te osoby, które naprawdę mają immunitet, czyli sędziowie, prokuratorzy i posłowie, jest jednak procedura też wystąpienia o zwolnienie z immunitetu, prawda? Postępowanie można przeciągnąć aż do momentu, gdy straci ten immunitet, gdy już nie jest posłem. Prawo karne to nie jest taka rzecz, że to się można tak łatwo uchylić od tego. Panie ambasadorze, tę sprawę mamy załatwioną. Nie ma czegoś takiego jak immunitet, na który powołuje się Donald Tusk, że gdyby sprawy poszły nie w kierunku, w którym powinny pójść, to on wtedy nie zawaha się skorzystać z immunitetu przysługującego w ramach pracy w Radzie Europejskiej. Ja bym poprosił o dokument urzędnika Rady Europejskiej, który by się podpisał pod taką interpretacją, jaką przedstawiono. Nie ma takiego urzędnika, bo prawnicy europejscy są tak samo dobrzy prawnicy, jak i w Polsce. Nie ma dokumentu podpisanego przez prawnika Rady, który by się podpisał pod tym, że nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej ze względu na immunitet dyplomatyczny. Czyj? Jaki, no to nie ma takiego dokumentu. To jest po prostu taka kaczka medialna wrzucona po prostu tylko, żeby się zasłonić. Jak zobaczę taki dokument i że tak powiem, przywołanie na konkretne umowy międzynarodowe, to można by się zastanowić, ale takich umów nie ma, które by obywatela polskiego, podkreślmy, obywatela polskiego w sprawie, która dotyczy postępowania, gdy był funkcjonariuszem państwowym polskim, że nie można go wezwać, że organy polskie nie mogą takiego obywatela wezwać, bo on w tej chwili jest urzędnikiem zagranicznym. No to by oznaczało, że na przykład ja w tej chwili pracuję w instytucjach europejskich, to nikt, nie, żaden organ polski nie mógłby mnie wezwać za czyny popełnione, prawda, zanim zacząłem pracować, czy w przyszłości, gdy będę pracować. No to jest oczywiście niepoważne. Przecież mi Urząd Skarbowy prosił kiedyś o wyjaśnienie jakiejś zaległej sprawy. Oczywiście, natychmiast wyjaśniłem, o co chodzi. Po prostu źle były kierowane adresy tam o jakąś dopłatę. Wyjaśniłem tą sprawę już i po sprawie. Nie mogę się zasłaniać tym, że jestem urzędnikiem obecnie w instytucjach europejskich. To nie ma nic wspólnego, nie ma takiego immunitetu. On dotyczy co najwyżej tylko właśnie adresu doręczenia. No to tu można mówić, że jest jakiś szczególny adres doręczenia. Można przeciągać lekko to postępowanie, ale nie można powiedzieć, że on nie może być objęty postępowaniem. To myślę, wyczyściliśmy do dna sprawę immunitetu. Panie ambasadorze, a czy zaskoczyła pana decyzja pani premier Teresy May, premier Zjednoczonego Królestwa, która po świętach wyszła przed Downing Street 10 i powiedziała, że złoży wniosek o przedterminowe wybory. No i wiemy, że ten wniosek został przegłosowany w parlamencie brytyjskim i wkrótce 8 czerwca te wybory nastąpią. No przede wszystkim należy tutaj jednak wielki szacunek oddać dla systemu parlamentarnego brytyjskiego. No to jest jednak najstarszy parlamentaryzm nowożytnej Europy, no, to znaczy od czasów średniowiecznych już to jest najstarszy europejski parlamentaryzm, datujący się jeszcze od XIII wieku, zręby już w XII wieku. No i mając tak wielką tradycję, nie ma się co dziwić, że po prostu pani premier we wtorek ogłasza, że jej wola polityczna jest taka, żeby rozpisać nowe wybory parlamentarne. W środę to już jest przegłosowane w Izbie Gmin i wyznaczona jest data wyborów na 8 czerwca. No trzeba powiedzieć, że no jest to bardzo sprawny system. Bardzo sprawny system demokracji parlamentarnej. Powiedzmy sobie szczerze, nawet w czasie II wojny światowej odbywały się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii i debaty w parlamencie. Co tydzień premier składał sprawozdanie przed Izbą w czasie słynnych debat, właśnie sprawozdania rządowego.
które premier jest obowiązany przedstawiać Izbie Gmin. Więc to przede wszystkim duży szacunek dla sprawności systemu politycznego w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim, co to oznacza, jaki to jest sygnał polityczny? Taki, że nie ma odwrotu od Brexitu. Że ci, którzy się łudzili, że Wielka Brytania będzie teraz negocjować, później będzie może drugie referendum, nie. Pani premier wyraźnie powiedziała, że jej zależy na tym, żeby po prostu mieć mandat demokratyczny dla tej sytuacji, to znaczy negocjacji o wyjście. I to oznacza, że jak będzie miała ten mandat, bo niewątpliwie tutaj takie są wyraźne już oczekiwania, że wygra te wybory, to będzie po prostu o wiele łatwiej mogła negocjować z Unią Europejską tak zwane twarde warunki, bo się mówiło, czy to będzie lekki Brexit, czy twardy Brexit. Lekki to by oznaczał, że jednak zachowuje się duże tam wspólne elementy jak gdyby jeszcze pozostawania w Unii Europejskiej, chociaż formalnie wychodzi się z niej, a twardy, że po prostu jak nie, to nie, po prostu odwołujemy się do innych przepisów Światowej Organizacji Handlu, mówiąc krótko, nawet jak się nie dogadamy, to sobie damy radę i to będzie pokazywało, że tutaj Wielka Brytania będzie stawiała czoło jak równy z równym będzie w tych negocjacjach występować, a pani premier po prostu potrzebuje do tego mandatu politycznego. Druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że opozycja, która jest w bardzo ciężkiej sytuacji, czyli głównie Partia Pracy, ani chwili nie wahała się, żeby poprzeć to, bo trzeba 2/3 mieć członków Izby Gmin, żeby przegłosować wniosek premiera o samorozwiązanie parlamentu. I opozycja poparła to, dlatego że jednomandatowe okręgi wyborcze, system jednomandatowych okręgów wyborczych w Wielkiej Brytanii powoduje, że gdyby któryś poseł głosował przeciwko rozwiązaniu, to jego wyborcy bardzo źle by to odebrali, bo powiedzieli, czego się boisz? Wyborów się boisz? To jest dojrzałe społeczeństwo jednak, jeśli idzie o parlamentaryzm, funkcjonowanie zasad demokratycznych, dlatego że żaden poseł nie chciałby być oskarżony przez swoich wyborców, że on się boi poddania tej weryfikacji wyborczej. Nawet partia opozycyjna, która jest w ciężkiej sytuacji, liczy się, że może stracić 50 mandatów, ma w tej chwili ponad 200, może to się skończyć na 150. Partia Pracy, czyli no, socjaliści, mówiąc językiem bardziej kontynentalnym, oni jednak głosowali za tym wnioskiem o rozwiązanie, bo się boją opinii publicznej, która powie, no jak to, boicie się nas, wyborców, boicie się nowych wyborów szybkich, to nie ma problemu, czego się boicie. Więc to jest jednak bardzo, bardzo no taki ciekawy dowód na to, że system jednomandatowy powoduje ten bliski związek między posłem a wyborcami i takie ciągłe poczuwanie tego, jak gdyby tego możliwości rozliczenia posła brytyjskiego z tego, co on robi, jak on głosuje przy każdej innej okazji. Także to 7 tygodni, proszę zobaczyć, jakie szybkie procedury. W ciągu 7 tygodni będziemy już mieli nowy parlament. Tu podkreślam jedną rzecz. Wyniki będziemy znali z pierwszych okręgów w 2 godziny po zamknięciu urn. Tak działa system brytyjski. A następnego dnia rano już będą wszystkie wyniki z całej Wielkiej Brytanii. Nie trzeba czekać, tak jak wiemy w Polsce niestety w przeszłości, tygodniami nieraz, prawda, a na pewno wiele dni na ostateczne wyniki. Bardzo sprawny mechanizm, bardzo sprawna demokracja. Premier chce po prostu mieć wyraźny mandat do negocjacji i mając takie wsparcie już tutaj polityczne, będzie po prostu twardo negocjował. Tutaj jeszcze zwróćmy uwagę, że niestety wiele krajów, już nie wskazując które, europejskie, bardzo źle oceniały dawniej i dzisiaj szanse Brexitu i sposób rozwijania się Brexitu, dlatego że właśnie były mrzonki, że jednak nie, że będą się może wycofywać jakieś drugie referendum, a to od początku było wiadomo, że to, co obecna premier, ona po to była powołana, żeby po prostu, żeby przeprowadzić te negocjacje, a dwa, wiele krajów do dzisiaj jeszcze ciągle chodzi i żałuje, mówi, ach, jaka to właśnie stała się straszna rzecz, ten Brexit, podczas gdy sami Brytyjczycy, elita brytyjska już tego nie żałuje, dlatego że ekonomia brytyjska ma się dzisiaj lepiej niż przed referendum, a po zwycięstwie Donalda Trumpa jest możliwość, dyplomacja amerykańska składa propozycję wspólnej strefy wolnosłowej między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, co jest ogromną szansą ekonomiczną Wielkiej Brytanii, więc tutaj takie płacze niektórych krajów jeszcze, ach, ojej, co tam się stało, jak my wszyscy żałujemy, że jest Brexit, to jest tracenie dialogu z partnerem brytyjskim.
a szczególnie ci, którzy podkreślają, że Brytyjczycy są naszym partnerem, no to nie można ciągle tkwić w tym, co było rok czy dwa lata temu, gdzie, przypomnijmy, w polskim MSZ-cie, ciekawostka, która przejdzie do annałów dyplomacji, było zakazane słowo Brexit. Tak, ja to sprawdziłem, mi się nie chciało w to wierzyć, ale to prawda. W polskim MSZ-cie, jako w jedynym MSZ-cie na całym świecie, słowo Brexit było zakazane w dokumentach. No więc po prostu no, czas najwyższy nawiązać dialog z rzeczywistością polityczną, która istnieje w Wielkiej Brytanii, pogodzić się z tym, starać się negocjować na bazie faktów, a nie życzeniowo, prawda? Oczywiście, tutaj, także to nie jest Anglia, to jest Ameryka, no, bo tak. Już wyraźnie Polacy nie umieją, że oni naprawdę są za Brexitem. Po angielsku, tylko po polsku i to kolejnie i sobie wyobrażają Brexit. Żałuje nie tego akcji, za szkoda się Brexit. Stała. Brytyjczycy tego nie żałują. W każdym razie rząd brytyjski tego nie żałuje, przystępuje do negocjacji. Najnowszy sondaż YouGov mówi, że 49% wyborców brytyjskich jest zadowolonych z decyzji pani premier Theresy May o przedterminowych wyborach. Przeciwnego zdania jest zaledwie 17% Brytyjczyków, no co też pokazuje, że raczej Brytyjczycy chcą zdecydować się o, również o kierunku Brexitu, również o tym, jak ten Brexit ma wyglądać i wzmocnić, zdaje się, tych, którzy w tych negocjacjach ze strony brytyjskiej będą uczestniczyć. Ale ciekawa sytuacja, panie ambasadorze, także we Francji. No, świeża informacja związana ze strzałami na polach elizejskich. Policja mówi, że być może był to akt terroru. No i Francja, stan wojenny, stan wyjątkowy, który został wprowadzony, który był przedłużany, no, a równocześnie wybory prezydenckie. Czy Francuzi chcą zmian, a jeśli tak, to w jakim kierunku? Na chwilę przed niedzielną pierwszą turą wyborów czterech kandydatów teoretycznie ma szansę przejścia do drugiej tury wyborów. No to, i od, jak to się mówi, skrajnej prawicy do skrajnej lewicy. No, system francuski niewątpliwie jest rozchwiany. System społeczny, ekonomiczny, kulturowy jest rozchwiany od wielu lat i to, co w tej chwili widzimy, to jest tylko efekt wielodziesięcioletnich procesów. I elektorat francuski, po prostu wyborcy, Francuzi, jak widać, sami nie wiedzą już, na kogo głosować. Jest tylko jeden stały element, jeśli idzie o elektorat, to od dobrych wielu miesięcy, jeśli nie od roku przynajmniej, to jest elektorat pani Marine Le Pen, który twardo, że tak powiem, budowany przez wiele lat, wokół niej się gromadzi, to jest te 20 kilka%, czyli tu jest spodziewany się, że ten jedna czwarta wyborców, może więcej, zagłosuje właśnie na tą kandydatkę. Natomiast cała reszta, włącznie z bardzo popularnym obecnie panem Macron, który jest takim właśnie liberałem, socjalistą, pracującym dla dawniej bardzo blisko z obecnym prezydentem Hollande. No więc można powiedzieć, że to jest jednak też przedstawiciel jednak tych elit, które no są współodpowiedzialne za ten kryzys polityczny, ekonomiczny, społeczny i emigracyjny we Francji. Zresztą o nim niewiele osób słyszało, naprawdę. To nie był polityk z pierwszych stron gazet, został, prawda, nagle jakoś tak wypuszczony, jak gdyby z tego kapelusza politycznej magii kilka miesięcy temu. Zdobył bardzo szybko bardzo dobry wynik, już zakładało się, że będzie w drugiej turze. Teraz znowu przegrywa, no bo po prostu jednak widać, że jest nieobyty w tej walce politycznej. Wiele lapsusów popełnił, no jako świeży nowy kandydat dostał ten kredyt zaufania za nową twarz i za brak wpadek, ale jak już te się wpadki pojawiły i jednak też przeświadczenie, że jednak to jest człowiek establishmentu, to właśnie Francuzi zaczęli szukać kogoś innego i tutaj zwrócili się chociażby, no to nie, trzeba stwierdzić ten fakt, do postkomunisty, bo i tam szukano, który odwołał się do bardzo socjalnych, ale to, haseł, prawda, praca dla wszystkich, niskie emerytury, prawda, walka z bezrobociem, rozdawanie pieniędzy, tylko nie wiadomo skąd te pieniądze brać, czyli skrajna lewica, naprawdę takie hasła postkomunistyczne, rewolucyjne trochę. Zapowiada nawet likwidację najwyższego urzędu w państwie, czyli urzędu prezydenta i chce oddać władzę w ręce ludu. No tak, to tak troszkę jak Sowiety, prawda? Cała władza w ręce rad, nie? Więc kandyduje na prezydenta po to, żeby zlikwidować urząd prezydenta. No takie troszkę właśnie postkomunistyczne, byśmy powiedzieli, metody zdobywania popularności, ale ma te 20%, prawie 20% w sondażach, co pokazuje, że
że Francuzi po prostu już naprawdę nie wiedzą, na kogo stawiać, a partia komunistyczna we Francji przez wiele dziesiątków lat była bardzo popularna. Elity francuskie są bardzo skomunizowane, nazwijmy rzecz po imieniu, uniwersytety. Ja znam ludzi, którzy chodzą na wykłady, gdzie profesor mówi, że wprawdzie nazywa się Jacques, czyli Jakub, ale prosi, żeby do niego zwracać się per Karl, bo on bardzo czci Karola Marksa, prawda? No tacy są profesorowie. Tak mówię, ja prawdziwych komunistów spotkałem, takich właśnie wierzących bardzo mocno ideologicznie, właśnie w Belgii, we Francji w swoim życiu. No polscy komuniści to wiemy, jacy byli, to w Alternatywy 4 widać taki przykładek. No ale to już zostawmy, są nasze jakieś tam reminiscencje na inną okazję. W każdym razie komuniści we Francji bardzo mocni i tutaj rzecz bardzo ciekawa, w tym takim rozchwianiu elektorat, duża część Francuzów odwołuje się do polityków katolickich. Rzecz niespotykana od 30 lat. Od jeszcze de Gaulle'a, który regularnie chodził na mszę świętą. To od niego już niespotykane, żeby poważny kandydat w wyborach prezydenckich był praktykującym katolikiem. I tutaj właśnie François Fillon, który miał przez pewien czas bardzo duże szanse, no ale wyszła ta sprawa z tym, że zatrudniał przez wiele lat swoją żonę jako asystentkę parlamentarną. No powiedzmy, że inni też tak robili, to może małe usprawiedliwienie. Natomiast jest inny już taki. On ma mniej. On ma tylko w tej chwili 4-5% raz dostał ostatnio. Ten już jest właśnie, bym powiedział, ten, co chodzi raz na tydzień. To jest Nicolas Dupont-Aignan, mer miasta pod Paryżem. To nie jest bardzo znany kandydat, ale to jest właśnie po tym, jak tak powiem, wielu tradycyjnych Francuzów, no właśnie tych, którzy chodzą co tydzień do kościoła, zawiodło się na François Fillon po tej aferze z tym. Oni zaczęli szukać prawdziwego katolika i wśród tych 11 kandydatów znalazł się właśnie ten jeden. Bardzo zresztą zacny człowiek, miałem okazję kiedyś z nim odbyć parogodzinną rozmowę w Parlamencie Europejskim. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, wtedy, to było 2 lata temu, nikt jemu wielkich szans nie dawał, a teraz jednak zaistniał. Ma te 4-5% w sondażach. To może niedużo, ale przypomnijmy, jeżeli we Francji, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, około 5% Francuzów chodzi co tydzień do kościoła, to może być socjologicznie oznaczać, że ci właśnie zagłosują na swojego. To już byłoby coś. To już byłoby odrodzenie się po prostu tej wspólnoty katolickiej wokół pewnych haseł życia publicznego. Ja znam księży francuskich, którzy już od 30 lat, czyli od końca lat 80. przyjeżdżają do Polski i mówią: ja w Polsce czuję się wolno. Ja zawsze mnie to trochę szokowało, ale w końcu uwierzyłem im. I mówię, jak to mówi? W Polsce nie gra się w piłkę nożną, odbijając piłkę o ścianę kościoła. W Polsce nie organizuje się dyskotek w kościołach i w Polsce mer nie ma prawa zażądać rekwizycji ławek, prawda, z kościoła, wyniesienia tych ławek, bo ma jakąś tam imprezę swoją polityczną gdzieś na zewnątrz, prawda? Więc on mówi, ja w Polsce jako ksiądz czuję się wolny. I jeszcze taką rzecz powiedział, jak ja w Polsce chodzę w sutannie też, to nikt, prawda, za mną się nie ogląda ze zdziwieniem. Także no to miejmy na uwadze, że we Francji jest inna sytuacja po prostu kościoła i wyrazić swoje katolickie przekonania w akcie wyborczym, politycznym jest o wiele trudniej we Francji jak w Polsce. Ale to się dzieje przy tym kandydacie, Nicolas François Dupont-Aignan. Mimo że on, tak jak mówi, on ma tylko kilka procent, ale to może być jakiś rodzaj odbicia od dna dla katolików francuskich. Zamykając ten temat, panie ambasadorze, w niedzielę pierwsza tura wyborów we Francji. Który z tych kandydatów, pana zdaniem, a w zasadzie którzy dwaj kandydaci przejdą do drugiej tury wyborów? Bardzo bym się bał, dlatego że jest dzisiaj tak naprawdę no, przynajmniej 4, którzy potencjalnie mają szansę, dlatego że no, mogą być różne koalicje. Bardzo bym się dał. No, ja miałem tą okazję i zaszczyt, można powiedzieć, że na falach Radia Maryja na wiele tygodni przed wyborami amerykańskimi, na przykład z innym rozmówcą też, którego ojciec, chyba dokładnie ojciec zaprosił, ze Stanów Zjednoczonych, żeśmy wyraźnie wskazali na zwycięstwo Donalda Trumpa i to było w momencie, gdy on był w dołku, absolutnym dołku wyborczym. Dzisiaj wolałbym jednak tego nie mówić, dlatego że tych kandydatów jest więcej, tam łatwiej. Jeśli ojciec by zezwolił, to ja chętnie bym odpowiedział na to pytanie
przed drugą turą. To jest jednak łatwiej, bo o ile uważam, że Donald Trump może wejść w ogóle do drugiej tury, bo to już było widać po tych debatach, że on jest najlepszym kandydatem republikańskim, o tyle w drugiej turze już nie miałem wątpliwości, bo pewna dynamika tam, dziesiątki argumentów daliśmy wtedy w tej, pamiętam, słynnej rozmowie na wiele czasu jeszcze przed wyborami amerykańskimi, że to Trump wygra, mimo że cały świat zakładał. Nawet poszedłem do bukmachera jednego w Warszawie i postawiłem kilka złotych, żeby mieć dowód, że wierzyłem, mimo że na panią Hillary Clinton łatwiej było wygrać pięciokrotnie wtedy, ale chciałem mieć swoją jakąś taką małą, że tak powiem, mały dowód na to, że naprawdę wierzę w to, że Trump wygra i tak się stało. Ale tutaj wolałbym jednak poczekać do drugiej tury. No raz, że nieprzewidywalność jest duża. Dwa, tak naprawdę zadecyduje druga tura, bo wyniki z pierwszej, jeżeli nawet pani Marine Le Pen teraz wygra w pierwszej turze, to wcale nie oznacza, że może wygrać w drugiej, prawda? A teraz bardzo ważne, kto będzie jej kontrkandydatem. No nawet z tego, co powiedziałem, to wynika, tak raczej większość zakłada, że elektorat pani Le Pen jednak przepchnie ją do drugiej tury, tak? Ale nawet to dzisiaj na 100% nie jest pewne. Te zamachy, które miały miejsce w czwartek o 21 na polach elizejskich, słynne pola elizejskie, prawda, znane na całym świecie, to niewątpliwie też będzie wpływać na zachowanie Francuzów, czyli raczej można założyć, no to patrząc z daleka nam łatwiej mówić bez takich emocji, jakie są we Francji w tej chwili, ale można łatwo założyć, że to będzie promować kandydata właśnie prawicy, no tej no, tak zwanej prawicy, czyli właśnie panią Marine Le Pen. Właśnie w tych wyborach niedzielnych, ale jednak poczekajmy chętnie przed drugą turą. Poczekajmy zatem i umawiamy się już przed drugą turą na taką rozmowę, bo jak Państwo słyszą, sprawy międzynarodowe mogą być i z pewnością są także pasjonujące, a przeprowadzał nas przez nie pan Dariusz Sopków, był ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, wykładowca dyplomacji także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Bóg zapłać ojcu, Bóg zapłać radiosłuchaczom. Aktualności dnia w Radiu Maryja. Przenosimy się do Warszawy. Tam spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła. Pośród nich jest ojciec dr Marian Sojka, posługujący w Radiu Maryja. Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże, ojcze Dariuszu, szczęść Boże, słuchacze Radia Maryja. Rzeczywiście odbywa się w tych dniach doroczne spotkanie wykładowców historii Kościoła. Odbywa się ono w Warszawie, a historię dzień obecny tych spotkań przybliży nam ojciec Roland Price, kapucyn, wykładowca historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Szczęść Boże. Jest już tradycją od roku 1964, że raz w roku, zawsze w oktawie wielkanocnej, spotykają się wykładowcy historii Kościoła, wydziałów teologicznych i seminariów duchownych w Polsce. Spotkanie takie ma dwa przede wszystkim cele. Jeden to jest wymiana doświadczeń, jak prowadzić nauczanie historii Kościoła tak, by ono przynosiło możliwie najlepsze efekty. Drugi to jest pogłębianie własnej wiedzy. Zawsze obejmuje to wygłoszenie kilku referatów z zakresu historii Kościoła na jakieś aktualne tematy. W tym roku takich tematów zbiegło się kilka. Pierwszy to 300. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Drugi rok 1917, a więc 100 lat temu, wybuch rewolucji październikowej w Rosji i jednocześnie objawienia Matki Bożej w Fatimie. Czy, a jeżeli tak, to jaki związek był pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem i jak na to dzisiaj z perspektywy 100 lat patrzy historyk Kościoła? Wreszcie trzeci temat, który się pojawił w tegorocznych referatach i sympozjach, to 200 lat od zorganizowania loży masońskiej w Królestwie Polskim, loży, która miała ogromny wpływ, a przynajmniej starała się mieć, na życie religijne w Polsce, w Królestwie Polskim, pod zaborem rosyjskim. Dość przypomnieć, że przecież wielki mistrz tej loży,
Stanisław Kostka-Potocki był jednocześnie ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Królestwa Polskiego. Jest też zwyczajem, że połowa jednego dnia w czasie takiego sympozjum jest poświęcona na wyjazd w okolice, by poznać jakieś ciekawsze miejsca historyczne, zabytki, a więc coś, co historykowi Kościoła, wykładowcy tych przedmiotów w seminarium duchownym czy na wydziale teologicznym będzie służyło jako swego rodzaju materiał poglądowy, do którego będzie się mógł odwołać w trakcie swojego nauczania. Czy ojciec profesor zechciałby tak bardzo krótko, bo wspomniał o tych trzech aspektach, a nawet w sumie czterech, bo to jest 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 100 lat od objawień fatimskich, 100 lat od rewolucji październikowej, 200 lat loży masońskiej. No i ten szczególny moment objawienia Matki Bożej w Fatimie, która objawia się w 100 lat po loży i jednocześnie w roku rewolucji październikowej. Jaki związek, za chwilę będziemy mieli wizytę Ojca Świętego w Fatimie, pielgrzymkę, jaki jest związek i czy jest taki związek między tymi datami? Czy możemy mówić w historii Kościoła o przypadkowości, czy też właśnie tego typu zdarzenia, daty, zbiegi, jak mówi się po świecie, okoliczności mają znaczenie? Może trudno byłoby doszukać się takiego związku pomiędzy objawieniami w Fatimie, a wcześniej powstaniem loży masońskiej, bo chodzi tutaj o lożę masońską w Polsce, dokładniej w Królestwie Polskim, a więc raczej lożę, owszem, robiącą w swoim czasie dużo złego, ale mającą charakter raczej lokalny. Natomiast pomiędzy objawieniami w Fatimie a rewolucją październikową widać wyraźny związek. I to było wykazane właśnie w wygłoszonym referacie księdza profesora Józefa Mandziuka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest nie tylko związek czasowy, że to się dzieje w tym samym czasie, ale jest także wyraźnie związek treściowy do objawienia fatimskich, co jest oczywiście tylko jednym z ich fragmentów, ale Matka Boża wyraźnie mówi o nawróceniu Rosji. Ale mówi, że jeśli też świat nie posłucha jej wezwania do nawrócenia, do pokuty, Rosja przyniesie wiele złego całemu światu, rozszerzy swoją bezbożną ideologię. Dzisiaj z perspektywy 100 lat możemy powiedzieć, że to się co do joty sprawdziło, komunizm. Księże ojcze profesorze, czy znany jest też temat przyszłorocznego kongresu, przyszłorocznego spotkania, bo te spotkania są coroczne? Coroczne, tak. Zostało już ogłoszone, że przyszłoroczne odbywać się będzie w Siedlcach. Będziemy mieli znowu 200 lat innej rocznicy reorganizacji sieci kościelnej, sieci diecezjalnej w Królestwie Polskim po rozbiorach. Powstały, a właściwie zostały zreorganizowane na nowo trzy diecezje: Podlaska, Sejneńska i Sandomierska. Stąd miejscem na przyszły rok są przewidziane Siedlce. I temu będzie poświęcona główna tematyka referatu. Dla nas, dla Kościoła, dla katolików, którzy rzeczywiście chcą Kościołem również w tym wymiarze lokalnym, polskim, żyć, to są niezwykle ważne tematy i ważne zagadnienia poruszane przez historyków Kościoła, które tak naprawdę pokazują też naszą tożsamość i nasze dzisiaj, bo historia również na tym właśnie polega, żeby pokazywać nam tę tożsamość katolicką i w tym wymiarze polską. Czy można spodziewać się jakichś publikacji? Czy właśnie o tym chciałbym wspomnieć. Rokrocznie ukazują się materiały z tych sympozjów w takim roczniku zatytułowanym Kościół w Polsce, dzieje i kultura, wydawanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pod redakcją aktualnego sekretarza sekcji historyków Kościoła, księdza profesora doktora habilitowanego Jana Walkusza. Ksiądz profesor Walkusz opublikował również w ubiegłym roku książkę zatytułowaną Sekcja historii Kościoła w Polsce 1964-2014, książkę, w której opracował 50 lat funkcjonowania tych zjazdów, no bo od roku 1964
mam już 50 lat funkcjonowania, gdzie jest zebrana cała dokumentacja. Miejsca tych wyjazdów, tematyka, autorzy poszczególnych referatów i wreszcie najważniejsza chyba część zawarta w tej książce, naukowe biogramy uczestników, którzy na te zjazdy przyjeżdżają, bądź przyjeżdżali, no bo jednak tutaj życie ma swoje prawa, niektórzy odchodzą do wieczności, a którzy w swoim czasie bardzo aktywnie w tych zjazdach uczestniczyli. A zatem można sięgnąć po to, o czym księża profesorowie, ojcowie na tych zjazdach wykładowców, mówią. Jak najbardziej. To nie jest tylko dla nas. No właśnie. To jest właśnie dla ogółu. Każdy może się z tym zapoznać poprzez lekturę. Zgodzę się z tym, że lektura czasami może być trudna, wymaga pewnej przedniej już znajomości historii, znajomości także Kościoła, bo pewne terminy, pojęcia, które są nie dla wszystkich, są jednakowo zrozumiałe. Niemniej jednak nie wydaje się to aż taką trudnością, żeby tego nie można było przy cierpliwości dobrej woli pokonać. No i zachęcamy, żeby z tymi treściami się zapoznać. Bardzo dziękuję, ojcze profesorze, za rozmowę. Dziękuję również. Bóg zapłać. Boże. Ojciec profesor Roland Preis, kapucyn, wykładowca historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim imienia świętego Jana Pawła II, a wcześniej ojciec profesor Maria Stojka, to rozmówcy w dzisiejszych aktualnościach dnia. Przed nami, drodzy Państwo, felieton. Trudno mówić do nas będzie ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Pochwalony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na górze. Proszę Państwa, proszę pozwolić, że wrócę przez chwilę wspomnieniem do przeżytych przez nas niedawnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Miałem bardzo wyjątkową okazję spędzić część Wielkiego Tygodnia, a konkretnie czas od Niedzieli Palmowej do mszy świętej Wieczerzy Pańskiej Wielki Czwartek w bardzo wyjątkowym miejscu, w kolegiacie świętej Anny. W Krakowie, kościele uniwersyteckim, kościele, który jest miejscem naznaczonym bardzo głęboką historią. Jest miejscem wyjątkowo pięknym, naznaczonym też głęboką mądrością wiary, tradycją. Proboszcz kolegiaty, który był uprzejmy oprowadzić mnie po niej, wyjaśnić zamysł teologiczny konstrukcji tego kościoła, odsłonił mi jego niezwykłe piękno. Mówiono mi także, że kościół ten bardzo ceni obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Mówiono mi o tym, że przybywa w czasie swojego pobytu w Krakowie do tego właśnie kościoła. Mówiono mi o tym i mogłem o tym przekonać się naocznie w Niedzielę Palmową. Nie muszę chyba opisywać tego, co czułem, gdy proboszcz kolegiaty powiedział mi po liturgii Wielkiego Czwartku, że oznacz, który miałem na sobie, którym dane mi było celebrować, jest uwieczniony na zdjęciu z 75 roku, na zdjęciu, który pokazuje w tym właśnie ornacie celebrującego mszę świętą kardynała Karola Wojtyłę. Do tych niezwykłych dla mnie przeżyć religijnych, przeżyć bardzo wewnętrznych, doszły inne. Te, które pozostają milczeniem, modlitwą i zadumą. To były te przeżycia, gdy w dniu 10 kwietnia, w godzinach przedpołudniowych, dane mi było spędzić chwilę czasu w wawelskiej krypcie. Przypomniałem sobie kwiecień i ten dzień 10 kwietnia i kolejne dni żałoby i zaszczytną wartę przy trumnie prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. Przypomniałem sobie także tamten niezwykły pogrzeb, zarówno w Warszawie, jak i ten w Krakowie. Wspominałem tamte dni i przeżycia z odczuciami, których tak naprawdę nie sposób wyrazić. Nie próbuję też tego używać. I oto przyszedł Wielki Piątek. Dzień niezwykle szczególny dla nas, chrześcijan, katolików. Ten dzień spędzałem już w rodzinnej Jeleniej Górze, idąc najpierw w godzinach południowych ulicami miasta, mojego miasta, w czasie miejskiej drogi krzyżowej, która sprawowana jest w ten sposób od ponad 10 lat.
To właśnie wydarzenia Drogi Krzyżowej pozwalały przypomnieć mnie i wszystkim uczestnikom, ale przecież nam wszystkim, że w przeddzień Paschy zabijano poza murami miasta Jezusa z Nazaretu. I choć prawdziwie naznaczono na jego krzyżu król żydowski, dla tych, co go zabijali, był to człowiek, wichrzyciel, buntownik, źródło niepokoju społecznego. Zabijano go zatem tak, by uczynić jego śmierć niezwykle drastyczną, by całe jego życie odczłowieczyć, by uczynić tę śmierć banalną, by jego życie uczynić bezimiennym, wyrzuconym poza margines spraw tego świata. Stąd przecież krzyżowano poza murami miasta. W pewnym sensie to osiągnięto, ale zanim nadeszło zmartwychwstanie, znalazła się grupka ludzi, wcale nie wpływowych. Raz jeszcze chcę to podkreślić, wcale nie wpływowych, wcale nieznaczących, wcale nie decydentów, wcale nie uprzywilejowanych, bo były to kobiety, zastraszeni poniekąd, choć poczuwający się do lojalności, uczniowie, ale nawet nie z najbliższego otoczenia, tylko ci z drugiej linii. To właśnie oni zdjęli ciało z krzyża, umyli je, zawinęli w całun, nałożyli chustę na twarz, poranioną i pokrwawioną. Spieszyli się, bo przecież nadchodził szabat i nie można było wykonać szeregu prac, ale to, co uczynili, uczynili bardzo rzetelnie. Musieli też pokonać trudności, uzyskać zgodę na zdjęcie z krzyża, na sam pochówek. I dzięki temu wysiłkowi ta nieludzka, niewolnicza śmierć, odczłowieczona w zamiarach, zyskała jakiś znak człowieczeństwa. Dlaczego zatem? Dlaczego państwo polskie w roku 2010, szczycąc się swoją suwerennością, mając do dyspozycji wszystkie instytucje i aparaty władzy państwowej, służby cywilnej, specjalnej, mając do dyspozycji własnych lekarzy, prokuratorów, patologów, służby porządkowe, doprowadziło do tak nieludzkich zaniedbań w pochówku ofiar spod Smoleńska? To właśnie Wielki Piątek tego roku przyniósł nam najbardziej wstrząsającą informację o tych zaniedbaniach. Dlaczego? Dlaczego państwo polskie doprowadziło do tych zaniedbań? Na to pytanie trzeba znaleźć odpowiedź. Był to felieton Myśląc Ojczyzna. Mówił do państwa ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu, w naszym programie Czas na wspólną modlitwę, godzinkami ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Thank you.
słuchaj modlitwy nasze. Thank you.
za piękna jesteś, przyjaciółko moja.